Odkrywacie kolejne karty. Pana nazwisko od jakiegoś czasu już krąży w mieście jako kandydata na prezydenta miasta Płocka. Proszę powiedzieć, czemu zdecydował się pan na podjęcie tej rękawicy, na taką decyzję? Myślę, że mogę wskazać wiele tutaj powodów. Jednym z nich jest oczywiście decyzja moja, osobista, czyli tutaj podsumowanie tego dorobku, doświadczenia życiowego, które zaowocowało kilkoma specjalizacjami studiów, ale też obecną taką misją na Akademii Mazowieckiej, gdzie wykładam wiele przedmiotów związanych z zarządzaniem ekonomią, ale też takie umocowanie pierwotne samorządowca w pierwszej kadencji Rady Miasta Płocka, gdzie doświadczyliśmy bardzo takiej przełomowej tej kadencji transformacyjnej. To doświadczenie żywo i głęboko się we mnie zapisało, później ono owocowało. Jest też wymiar formalny, czyli przyjazd samego prezesa, czułem się bardzo dowartościowany, ta rekomendacja osobista w gronie płocza. Ale też można powiedzieć, że z moim doświadczeniem i taką postawą sprawdzonych wartości mogę też podpowiedzieć, że szukamy jakichś głębszych motywów, tego sensu swojej egzystencji, tego życia, pogłębionego rozwoju lokalnego, a więc też chciałbym tu podpowiedzieć, że możemy jako mieszkańcy, jako Płoczanie, a czy ja jako ten kandydat, być takim kreatorem nadającym nowy sens i znaczenie tej współczesnej historii naszego miasta. To jeżeli chodzi o pomysły na miasto, jakie pan ma propozycje dla Płoczan, żeby to właśnie 7 kwietnia oddali na pana głos? Zdecydowanie jestem tutaj na pierwszym miejscu za dotarciem do młodego pokolenia. Chociaż moje środowisko, moja partia wyrazista jest taka, że może zaniedbała troszeczkę to pokolenie. Natomiast przyszłością tego miasta jest właśnie młodzież i tutaj bardzo pomagają w ich rozwoju, w zdobyciu wykształcenia kilka uczelni, których oferta jest bardzo bogata, cały czas się poszerza. Natomiast rzeczywiście też wspominałem w innych mediach, że młodego pokolenia może się nie da zatrzymać, ponieważ jest otwarte na życie, na to swoją ekspresję, zdobywanie świata, poznawanie doświadczeń, więc mi by przyświecało, jak mogliby wrócić tutaj, jak ich zachęcić i rzeczywiście tu będzie nacisk na to, żeby to młode pokolenie mogło się czuć w swoim mieście bardzo dobrze, odnajdywać swoją kulturę, swoją tożsamość, budować kompetencje, ale też móc wyjeżdżać i wracać tutaj, chcieć móc wrócić na atrakcyjne miejsca pracy, czy po prostu sposób przyjazny i stabilny życia w takim mieście, bo Płock jest takim miejscem wyjątkowym. Młodzież, a co jeszcze? Czy jakieś pomysły na nowe inwestycje, na jakieś projekty dla seniorów? Myślę, że tutaj następną grupą, którą moglibyśmy zwrócić uwagę, którą pani tu zaznaczyła, jest rzeczywiście dotarcie do grupy senioralnej, ta polityka senioralna, zadbanie o ten dobrostan tego pokolenia, które w jakiś sposób też wzmacnia ludzi młodych poprzez swoją misję chociażby bycia babcią czy dziadkiem, ale też właśnie, żeby dobrze się czuło na tym miejscu, jakim jest nabrzeże, móc wypoczywać, zdecydowanie zwiększenie z tym jest związane zasobów przyrodniczych, bo w takiej aurze, w takim klimacie dobrze jest ożywiać swoją, powiedzmy, swoje starsze doświadczenie, tak? Bo tutaj dynamizuje nas, powiedzmy, to otoczenie zielone. A jeżeli chodzi o drużynę, z którą pan idzie do tych wyborów, postawiliście na osoby sprawdzone? Myślę, że jest to, tak jak i w wypadku innych ugrupowań, różna zawartość. Zdecydowanie tutaj nie ma jednolitego naszego środowiska partyjnego. Może jest niecała połowa tych osób, ale są i społecznicy, są przedsiębiorcy, są ludzie młodzi, są ludzie też, którzy byli poprzednio radnymi. Na liście należy odnotować powrót byłego prezydenta Mirosława Milewskiego. Więc jest to bardzo dobry przekrój, który będzie mógł widoczny być właśnie w tych swoich opiniach, wystąpieniach na Radzie Miasta, w swoich propozycjach, pomysłach, ponieważ jest to taki właśnie zróżnicowany zespół tej drużyny, jak pani ją określa. Rzeczywiście, moja drużyna. Znamy już 4 kandydatów. Poznaliśmy nazwiska 4 osób. Jak ocenia pan swoje szanse w tym maratonie?
bardzo dobrze oceniam szansę. Jeszcze chcę postawić na tą większą rozpoznawalność. Natomiast ponieważ tutaj bardzo atuty za mną przemawiają, te doświadczenie życiowe, ale też będę się promował jako kandydat o takich sprawdzonych wartościach, o takich, na których mieszkańcy są zdecydowanie jednoznacznie się opowiedzieć, więc myślę, że bardzo pozytywnie do tego podchodzę, że właśnie to zwycięstwo może przyjść nawet w pierwszej turze.